Tak jest, nowy rozgrywający, nowy dyrygent. Kamil, co wyście tu dzisiaj urządzili za debiut Śląska ponowny? 111 zdobytych punktów. Świetna gra, efektowna gra i przede wszystkim bardzo skuteczna. No, wyglądaliście na drużynę, która gra ze sobą od dłuższego czasu, a to nieprawda. Tak, nie wiemy w sezonie, ile jeszcze razy telewizja będzie chciała tutaj nas pokazać, więc chcieliśmy się wszyscy zaprezentować, dlatego każdy z nas rzucał i trafiał. A tak na poważnie, fajnie to wyglądało, bo zawsze miło jest, przyjemnie się gra, jak się przy każdym niemal rzucie kibice cieszą i psychicznie to nastawia pozytywnie. Fajnie zafunkcjonowaliśmy przede wszystkim w trzeciej kwarcie w obronie. Nie pozwoliliśmy im zdobyć 25 punktów, tak jak się zdarzyło chyba w pierwszych dwóch kwartach. A czwarta kwarta to już początek chyba czwartej kwarty było 25 punktów przewagi dla nas. A już mentalnie gdzieś te głowy były w szatni. Także tą koncentrację musimy naprawić, bo każdy kolejny mecz to będzie 40 minut trudnej, ciężkiej przeprawy i zdajemy sobie z tego sprawę, że piłka tak często do kosza może nie wpadać, więc to, co jest w obronie, jest super ważne. Do kolejnego meczu jest 10 dni, a więc musimy wykorzystać je maksymalnie do tego, żeby nie było tak dużej ilości porozumień, bo mówię, jest dosyć młody skład, a dużo chłopaków nowych, Amerykanie po szkole, także oni muszą się też zaadaptować do tego systemu trenera Adamka. Podobały mi się twoje akcje z Aleksandrem Dziewą, dwójkowe. Widać, dużo szukaliście takich akcji. No i mam wrażenie, że ten młody zawodnik może wiele się od ciebie nauczyć, jeśli chodzi o to granie dwójkowe pomiędzy niskim i wysokim. Tak, myślę, że też trener Adamek mi tutaj powiedział, że przychodzę do zespołu, gdzie jest wielu młodych graczy, w tym perspektywicznych Polaków, Jodłowski, Dziewa, Podkoszowi, Musiał, Obwodowy. Mam im pomagać nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem, też w szatni z nimi rozmawiać. Staram się z Olkiem dużo rozmawiać. Widać, że ten przeskok do ekstraklasy, ilość taktycznych różnych nowinek, które trener Adamek wkłada nam do głowy na treningach czy na odprawach, to jest jeszcze dla niego troszeczkę taka czarna magia i często na meczu, dzisiaj nawet rano na treningu gubił się, zapominał zagrywek Hydrotrack Radom. Także jest w nim ogromny potencjał, ale też ogrom pracy przed nim i wydaje mi się, że jeżeli będzie szedł w dobrym kierunku, a tutaj wszyscy na niego dmuchają i chuchają we Wrocławiu, jest tutaj od wielu lat, to myślę, że nasza kadra będzie miała z niego ogromny pożytek w przyszłości. Tak jak mówiłeś, koncentrujecie się na każdym kolejnym meczu, kolejny mecz za 10 dni, nie wybiegacie gdzieś za daleko do przodu, po prostu idziecie mecz po meczu, aby robić postępy, aby szukać kolejnych zwycięstw. Dokładnie tak. Teraz skupiamy się na odnowie biologicznej, żeby każdy odszedł poprawnie, bo włożyliśmy mnóstwo sił w ten mecz, a potem, tak jak mówię, trening podobno czyni mistrza, więc żeby osiągnąć ten nasz plan jakiś tam, który jest założony przez włodarzy, to musimy szczególnie na własnym parkiecie grać dużo lepiej w obronie, nie dawać zespołom zdobywać po 95 punktów. Ale tak, każdy kolejny przeciwnik to dla nas mecz Mistrzostwo Polski, tak tutaj traktujemy, tak nastawiamy, głównie z Michałem Gabińskim w szatni wszystkich chłopaków, więc musimy wyresetować głowy, dzisiaj się pocieszyć, a jutro wyresetować głowy i przystąpić do pracy, bo na pewno Dąbrowa Górnicza postawi twarde warunki u siebie. Jutro możecie pooglądać sobie derby Górnego Śląska, żeby zobaczyć, jak ta Dąbrowa gra. Wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo.